Jak ci dziękować, żeś mi dał tak wiele, iż jestem w życiu Jakub gość przygodny, co zaproszony został na wesele. Niespodziewanie i nie odszedł głodny. Duszą spokojną wstecz się nie ogląda, za przeszłym życiem, które już nie wróci, i swej radości niczego nie żądam. Tylko dziwuję się, że radość smuci. Jesień ma złoto, pogodą się głosi, o pełnym ciszy, łagodnym wieczorze. I rozczulone serce moje wznosi, okrzyk zachwytu, dziękuję ci Boże. Przez Ducha Świętego udzielił Jezus poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Wśród tych poleceń było też takie: gdy Duch Święty zestąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Tak więc Syn Boży zmartwychwstały jako człowiek działa przez Ducha Świętego, Duch Święty zaś po Jego odejściu do nieba działa poprzez apostołów, zgodnie z obietnicą Ojca, który z nieba posłał na ziemię Syna swego oraz Ducha, który jest Duchem jedności i miłości Bożej, Duchem prawdy i świadkiem dokonanego zbawienia, które Ojciec ustalił swoją władzą, a Syn Boży wypełnił przez swoje posłuszeństwo aż do krzyża, aż do śmierci, aż do zestąpienia do piekieł. W Duchu Świętym zwyciężył śmierć, piekło i szatana, trzeciego dnia zmartwychwstał, a dziś wstąpił na niebiosa. Zasiadł po prawicy Ojca. Święty Paweł wyjaśnia, że jest to dzieło Boga, Ojca chwały, skutek Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię, dał Mu panowanie, które jest ponad wszelką zwierzchnością i władzą, ponad wszelką mocą i panowaniem. W całym wszechświecie, wszędzie tylko On jest Panem, tylko On jest Święty, tylko On jest Najwyższy z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Słyszymy Go jak mówi: daną mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli cały czas przez otwarte drzwi Chrztu Świętego, udzielanego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, dzięki mocy imienia Jezus, nie ma granicy między niebem i ziemią. Jest wolne przejście. Świat widzialny i niewidzialny w głębi naszych dusz i serc są połączone w jedno.
Mamy godność braci i siostr naszego Zbawiciela, naszego Króla, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słowo, które wyraża tę tajemnicę nowego i wiecznego przymierza jest takie, współuczestnictwo. Mamy współuczestnictwo w życiu, świętości, prawdzie i miłości, pokoju i radości Chrystusa Jezusa Zmartwychwstałego. Współuczestnictwo. On jest głową dla Kościoła, który jest jego ciałem. My jesteśmy członkami Kościoła, czyli ciała Chrystusowego. Oto dlaczego w sakramencie ciała i krwi Jezusa mamy udział przez Komunię Świętą. Komunia znaczy współuczestnictwo. Zapamiętajmy sobie te dwa słowa. Rozważajmy, co one znaczą, jaka jest ich wymowa i prawda. Bo i my mamy być świadkami. Będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Ochrzczeni Duchem Świętym, przez sakrament bierzmowania przyjęliśmy takie zobowiązanie, świadczyć o Panu Jezusie, tak mocno jak On świadczył o swoim Ojcu, aż staliśmy się i my także dziećmi Ojca, a Ojciec stał się naszym Ojcem, który jest w niebie dzięki Jezusowi, który za nas złożył siebie samego na ofiarę przebłagalną, za nasze grzechy. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Sakrament Chrztu Świętego uczynił nas dziećmi Bożymi. I rzeczywiście nimi jesteśmy. Ale jeszcze się nie okazało, kim będziemy, gdy ujrzymy Go takim, jakim On jest. Będziemy wtedy do Niego podobni. Chrystus zmartwychwstał jest nam na przykład dan jest, iż mamy zmartwychwstać z Panem Bogiem królować. Ten Jezus wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Widzieliśmy. Tak, mamy współuczestnictwo razem z tymi, którym po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Mamy uczestnictwo z tymi, w których obecności uniósł się w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Mamy uczestnictwo z tymi, którzy wtedy na górze w Galilei oddali mu pokłon. Jeśli wierzymy jego słowom, ja jestem z wami cały czas, aż do skończenia świata. To właśnie mamy współuczestnictwo z tymi, którzy wykonują Jego rozkazy. Między innymi ten, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Tym się radujmy. 5.6.2011. We Francji są cztery święta, które obowiązują w tygodniu, w niebowstąpienie Pana Jezusa, które było w ostatni czwartek, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia, Wszystkich Świętych 1 listopada i Boże Narodzenie 25 grudnia. Będąc we Francji mamy dostosować nasz udział w liturgii do kraju, gdzie żyjemy. Święto Bożego Ciała na przykład jest we Francji obchodzone w niedzielę, a w Polsce we czwartek, w niebowstąpienie w Polsce zostało przeniesione na dzisiejszą niedzielę. Tyle wyjaśnienia. Czas nowenny, czyli dziewięciu przed zesłaniem Ducha Świętego jest, byśmy naśladowali apostołów z Maryją Matką Jezusa, o których opowiadają Dzieje Apostolskie, pierwsze czytanie 7 niedzieli wielkanocnej. Kościół zbudowany na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus, oraz na fundamencie 12 apostołów trwa jednomyślnie na modlitwie w oczekiwaniu na spełnienie się obietnicy. Pan Jezus,
zanim został wzięty do nieba, obiecał zesłać od Ojca swego kogoś tak wielkiego jak sam Ojciec, kogoś tak wielkiego jak On sam, Syn Boży. Otworzyć się miało przed Kościołem źródło nieśmiertelności. Ono jest w duchu i w prawdzie. Prawdą jest Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Prawdą jest życie, które się objawiło na ziemi przez tajemnicę wcielenia, poprzez historię 33 lat przebywania Syna Człowieczego na naszej ziemi, poprzez Jego mękę, krzyż, śmierć i zmartwychwstanie. Ukoronowaniem tej historii świętej jest wniebowstąpienie i królowanie Jezusa jako władcy całego wszechświata, nieba i ziemi, pośród rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jakże jasne jest wołanie psalmisty: o jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł przebywać w Jego domu przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. W tej świątyni trwa modlitwa apostołów i Maryi, Matki Jezusa. Nie tylko ich, ale także wszystkich innych świętych w niebie i na ziemi. I nasza modlitwa przechodzi obłoki i sięga niebosów. A jest ona skuteczna, bo z nami, w nas i za nas modli się sam Chrystus. Kościół założony raz na zawsze przez Chrystusa, stał się uczestnikiem modlitwy Zbawiciela z całego jego pobytu na naszej ziemi, a zwłaszcza z czasu ostatniej wieczerzy. Słyszeliśmy jej fragment. Ojcze, nadeszła godzina, abym dał życie wieczne wszystkim tym, których mi dałeś. Twoimi byli i ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Od Ciebie wyszedłem, Tyś mnie posłał, ja idę do Ciebie. Ojcze, otocz mnie teraz tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Gdy słuchamy tej modlitwy Pana Jezusa, zostaje nam objawione, w ludzkich słowach, to, czego nikt z ludzi nie mógł ani pomyśleć, ani pojąć, ani ogłosić. One musiały wyjść z ust samego Boga, a właśnie w tym celu Bóg miał się stać człowiekiem, żeby ludzie mieli udział w chwale Bożej, którą jest Duch Święty. Pan Jezus prosi, aby ci, którzy uwierzyli i przyjęli słowa, które Ojciec powierzył Synowi, a które Syn przekazał uczniom, aby dzięki swej wierze otrzymali Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem, jednym jest Bogiem i jednym jest Panem. Czyli prosi Pan Jezus, abyśmy dzięki Niemu mieli udział, współuczestnictwo w bóstwie Syna Człowieczego, Pana i Króla Wszechświata. Aby jedno było Jego ciało, aby jeden był Duch, aby przez jeden chrzest, jedną wiarę, tę samą nadzieję i tę samą miłość nastąpiło powszechne zjednoczenie przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, po prawicy Boga Ojca. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Już psalmista tak wołał. A my dziś dołączyliśmy nasz własny głos. Z głosem Jezusa nasze wołanie ma ogromną siłę i moc. Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam. O Tobie mówi serce moje, szukaj Jego oblicza. Oto jest dla nas wskazanie, co mamy czynić, szukaj Bożego oblicza. Tak mówi serce do duszy. Dialog wewnętrzny aż do spełnienia obietnicy. 12 czerwca 2011 roku. Bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
W sercu pierwszego czytania jest to właśnie zdanie sprawy ze zbiegowiska i zdumienia tłumu, jakie miało miejsce 10 dni po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Wymienione zostały dwa wielkie miasta, Jerozolima i Rzym. I jedno mniejsze, Cyrene. Stamtąd pochodził mężczyzna, którego przymuszono do niesienia krzyża z Jezusem, Szymon Cyrenejczyk. Wymienionych zostało 12 narodowości, Żydzi, Galilejczycy, Judejczycy, Partowie, Medowie, Elamici, Mezopotamczycy, Kapadoci, Azjaci, Pontczycy, Frygijczycy, Pamfilijczycy. Taki był początek. Dziś gdyby wymieniać miasta i narodowości, byłaby bardzo długa litania jednych i drugich. Dziś Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych liczy 192 państwa. A gdyby policzyć narodowości, ludy i języki, pewnie byłoby więcej niż 1000. Zabrzmiałyby miasta Polski, Gniezno, Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Toruń, zabrzmiałyby narodowości kraju, gdzie żyjemy, Francuzi, i kraju, z którego się wywodzimy, Polacy, Polki. Oto wszystko się tak zaczęło, jak słyszeliśmy, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Ale czy zauważyliśmy takie zdanie? Zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Pozwolenie od Ducha Świętego, którym zostali napełnieni apostołowie nagle, gdy spadł z nieba szum, jakby gwałtownego wiatru, i języki jakby z ognia, które się ukazały i rozdzieliły tak, że na każdym spoczął jeden. To zjawisko zewnętrzne wiatru i ognia oznaczało działanie wewnętrzne Ducha Bożego, który ostatecznie decydował i pozwalał, kiedy i jak i co mają mówić. Oto w jaki sposób rodzi się i działa w świecie Kościół. Jego znaki to sakramenty, jego źródła to bóstwo Chrystusa. A jego duszą jest sam Duch Święty. Duszą Kościoła jest działający w jego wnętrznościach, tczniony przez zmartwychwstałego Pana Jezusa, boski Duch jedności i miłości. Święty Duch, osoba boska, największy dar, który Bóg czyni z siebie samego dla nas i dla naszego zbawienia. Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Pokój wam. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Dlaczego pokazał im ręce i bok? Bo to była cena odkupienia. Przebite ręce, nogi i bok. Krzyż, śmierć, zmartwychwstanie były dopełnieniem Jego wcielenia i życia doczesnego, jako Syna Człowieczego, tego, który dla nas się poświęcił. Zestąpił z nieba za sprawą Ducha Świętego. Teraz za sprawą Jego dzieła zbawienia, które wykonał, Duch Święty może działać w Kościele i czynić ludzkość oblubienicą Baranka. Gody weselne się przygotowują przez wieki historii. Błogosławieni, którzy przyjmują zaproszenie na wieczną ucztę godów Baranka i jego małżonki, czyli Kościoła Świętych. Gdy przyjęliśmy zaproszenie, słyszymy w naszym języku apostołów głoszących wielkie dzieła Boże. To, co słyszymy, jest Słowem Bożym. Gdy dajemy wiarę na to słowo, to działa w nas ten sam Duch Święty. Bo jeden jest Duch i jedno ciało. A my wszyscy stanowimy jedno przez przyjmowanie tego samego sakramentu Eucharystii.
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi, jedno wino, co się krwią Chrystusa staje, z wielu winnych gron pochodzi. Wołamy więc, jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Oto kończy się czas wielkanocny. Oto kolejny raz dane nam było przez Wielki Post, 40 dni przygotowania do Paschy, a następnie przez czas Paschy, 50 dni, zanurzyć się w tajemnicy miłości Boga, który swego jednorodzonego Syna dał, aby przez Jego ofiarę świat został zbawiony. Niech czerwień tych szat kapłańskich przypomina nam Jezusa krew przelaną na krzyżu. Męczeńska śmierć Jezusa, której 19 czerwca 2011 roku. Już w tym pierwszym objawieniu się Boga przez misję Mojżesza nie dzieje się to inaczej jak w zależności od moralnej i duchowej kondycji człowieka. Jest to wprawdzie lud o twardym sercu, mówi Mojżesz. A mówi to po tym, jak najpierw sam Bóg objawiający się mówi tak o sobie: Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Drodzy bracia i siostry, miłość Boża została rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został zesłany, który został nam dany. Jest to miłość nadprzyrodzona, różna od tej naturalnej i ludzkiej, jaką otrzymaliśmy przez sam akt stworzenia. A stworzeni zostaliśmy na obraz i podobieństwo Boże. W Księdze Radz jest takie zdanie: Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Wskutek naturalny nosimy w sobie otwarcie na Boga, na Jego tchnienie, na Jego ducha, na Jego święte działanie. Gdy Syn Boży stał się człowiekiem, ta prawda o ludzkiej godności zajaśniała pełnym blaskiem. Ale wiemy, że człowiek może się schować przed słońcem, przed światłem, jest wolny, choć powołany do życia w prawdzie i w światłości. Jakże groźnie brzmią słowa ostatnie, które powiedział Jezus do Nikodema. Kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. My uciekliśmy przed takim wyrokiem potępienia i tutaj jesteśmy, gdzie słyszymy o Panu Jezusie Chrystusie. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Cały nasz ratunek jest w Panu Jezusie, przez Ducha Świętego, który dzięki ofierze krzyżowej Pana Jezusa, czyni nas uczestnikami łaski zbawienia, czyni nas dziećmi Bożymi i dziedzicami wysłużnej dla nas chwały niebieskiej. Bóg posłał swego Syna na świat po to, aby świat został przez Niego zbawiony, a nie potępiony. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wielka jest miłość Boga do nas ludzi. Już Mojżeszowi zostało objawione o Bogu jedynym to, co najważniejsze: Bóg jest Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Sam Bóg niewidzialny przeszedł przed jego oczyma i takie słowa właśnie wypowiedział, a Mojżesz je usłyszał i natychmiast skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon. Swoją modlitwę będzie Mojżesz układał zgodnie z tym, co mu zostało objawione o Bogu. Niech pójdzie Pan w pośrodku nas. Przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Cała historia zbawienia jest pomyślana i wykonana przez Boga, który się objawił w Starym i Nowym Testamencie.
Temu Bogu jedynemu wypowiadamy cześć z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił naszych. Milczeniem, słowem, czynami, życiem w duchu i prawdzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Kościół to nadprzyrodzona wspólnota zgromadzona w jedności Trójcy osób boskich, Trójcy Przenajświętszej. Jedynego Boga, który istnieje naprawdę i rzeczywiście. Nie jest On Bogiem, do którego ktokolwiek miałby dostęp, gdyby On sam się ludziom nie objawił i sam się do ludzi przybliżył, aby z nimi rozmawiać i zaprosić do udziału w swoim życiu i swoim szczęściu. I nie ma innej drogi do spotkania z jedynym i prawdziwym Bogiem, jak właśnie ta jedyna droga, czyli ten, który powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A to przychodzenie do Ojca przez Jezusa Chrystusa dokonuje się tylko i wyłącznie w Duchu Świętym. Kto grzeszy przeciw Duchowi Świętemu, ten nie otrzyma przebaczenia, ani w tym życiu, ani w życiu przyszłym, lecz winien będzie grzechu wiecznego. Te ostatnie słowa, które dziś słyszeliśmy, kto nie wierzy, już został potępiony. Może dziwi nas taki sposób czasu teraźniejszego, połączonego z przeszłym, już został potępiony, Słowo Boże nie zna czasu przyszłego, bo jest wieczne, jak sam Bóg. Nasz wieczny los dokonuje się teraz właśnie. Teraz i tutaj. 26 czerwca 2011 roku. Zwracać uwagę naszej pamięci na historię społeczności, do jakiej przynależymy. Czynić to z punktu widzenia wiary w Boga jako Pana. Mojżesz pozostawił po sobie apele, jakie skierował do ludu izraelskiego, dotyczące przejścia z niewoli egipskiej poprzez pustynię do ziemi obiecanej. Trwało to okres 40 lat. To doświadczenie społeczne było trudne i bolesne, pustynia straszna i wielka, niebezpieczeństwa wężów jadowitych i skorpionów, brak wody i zupełne uzależnienie od manni, pokarmu, który zapewniał Bóg regularnie, jako chleb spadający z nieba. Lud został w ten sposób wychowany do wiary w opatrzność Bożą. Zostało to zapisane na pamiątkę dla przyszłych pokoleń i dla nas także, dla ludu Nowego Przymierza, zawartego w ciele i we krwi Chrystusa. Jako Kościół Chrystusowy, a my nim jesteśmy, tak się zwracamy do Boga w czasie liturgii eucharystycznej na przygotowanie darów. S32. Panie, Boże Wszechświata, dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi oraz pracy rąk ludzkich, Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Przynosimy chleb, przynosimy wino, ze świata materialnego, dar stworzenia, ale także wynik pracy ludzkiej. I prosimy o sakrament ciała i krwi Chrystusowej, dla naszego zbawienia. Czynimy to dlatego, że Zbawiciel powiedział te słowa: kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. A należą one, jako dopełnienie, innych słów jakże wielkich i ważnych, jako wyniku boskiej interwencji w historii i teraz, gdy tutaj się gromadzimy na mszy świętej. Całość brzmi tak: jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa,
będzie żył przeze mnie. Trzeba nam dosłyszeć to bezpośrednie ja i mnie, wychodzące z ust Pana Jezusa. Trwa dyskusja Żydów, którzy się sprzeczali między sobą, jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie. I dodalibyśmy, jak on może nam dać swoją krew do picia. A Pan Jezus uparcie głosi, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Gdyby Pan Jezus był tylko człowiekiem, podobne słowa byłyby nie do przyjęcia również i dla nas. Przyjęcie tych słów zależy więc od wiary w Syna Człowieczego, jako Syna Bożego Jednorodzonego. Tajemnicę tę świętujemy po całym okresie wielkanocnym i po uroczystości Trójcy Przenajświętszej. I zawsze powtarzamy, że to jest wielka tajemnica wiary, w której głosimy śmierć Pana Jezusa, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego paruzji, czyli przyjścia w chwale, aby sądzić żywych i umarłych. Żywi będą ci, którzy zastosowali się do słów pańskich, kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki. Dzień ostateczny, dzień zmartwychwstania umarłych zależy od Eucharystii. Kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zestąpił. Chlebem tym jest moje ciało za życie świata. Tak należy, ale szukajmy rozwiązania naszych problemów, jeśli to możliwe i godnie przystępując do tego sakramentu zdobywajmy Królestwo Boże, postępujmy w światłości Pana, troszczmy się o ten pokarm dla naszych dusz i ciał, który jest zadatkiem zmartwychwstania i nieśmiertelności. Kto mnie spożywa, mówi Pan Jezus. On, który jest Słowem Boga Ojca, Słowem wcielonym. Już gdy słuchamy Jego słów, spożywamy je naszym duchem i naszym sercem. Do pełni jednak idziemy wtedy, gdy Go spożywamy też pod postaciami chleba, czy wina. Ten sakrament On sam na ostatniej wieczerzy ustanowił, okazał apostołom, aby to czynili na Jego pamiątkę. Owoc ziemi, winnego krzewu, oraz pracy rąk ludzkich, staje się przez działanie Ducha Świętego naszym wcieleniem w Jezusa. Kościół jest ciałem Jezusa, żyje dzięki Eucharystii, rośnie właśnie tak. Chleb doczesny nie wystarczy. Chlebem z nieba jest Jezus, On żyje i jest życiem. 3 lipca 2011 roku. Czy pamiętamy, jaką pieśnią zakończyliśmy liturgię ubiegłej niedzieli? Słowa refrenu tej pieśni, Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Bo dziś pierwsze czytanie nawraca do tej myśli, oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedyna osiołku. Z czym się nam to kojarzy? Jezus na osiołku. Tak niedziela palmowa. Wjazd do Jerozolimy. A potem, czytanie męki pańskiej. A przecież dzisiejsze czytanie zaczyna się, raduj się wielce, wołaj radośnie, Córo Syjonu, Córo Jeruzalem. Kto to jest ta córa? O jaki Syjon chodzi, albo o ziemskie tylko Jeruzalem, Jerozolima? Ten, który idzie, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludziom obwieści. I stało się, zmartwychwstały stały Pan Jezus powiedział do swoich apostołów, pokój wam. I jeszcze raz powtórzył, pokój wam. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Strzaskał w kawałki łuk wojenny, rydwany i konie,
czyli grzechy i nałogi ludzi słabych i nieszczęśliwych, żałujących i pokutujących przyjmuje przez sakrament pojednania i przebaczenia, aby mogli godnie przyjmować łaskę życia wiecznego i zbawienia. Wysławiamy Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Razem z Twoim Synem w Duchu Świętym. Objawiłeś nam tutaj Twoją wielką miłość do narodu polskiego. Takie było Twoje upodobanie, aby Polacy i Polki mieli tutaj w ojczystym języku liturgię świętą. W niedzielę i święta. Objawiłeś, a nie zakryłeś. Ale te rzeczy są przed mądrymi i roztropnymi dziwnie zakryte. Jezus Król na osiołku, to dla wielu mało znaczący fakt. Niektórzy nawet chcieliby, żeby to była mitologia. Lekceważą Syjon i Jeruzalem, czyli Twój Kościół, Ojcze, który zbudowałeś na człowieczeństwie swego jednorodzonego Syna. Kościół, czyli mistyczne ciało, Boże ciało, Najświętszy Sakrament, Nowe Przymierze, Nowy Testament. I to serce Jezusa, cudowne, pełne miłości i pokoju, ciche i wielkiego miłosierdzia. Śpiewaliśmy kilka razy przepiękną litanię. Nauczmy się jej na pamięć. Czyż nie mówi dziś do nas Jezus w Ewangelii, uczcie się? Tak mówi, uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. Dlaczego warto się uczyć od Niego? On sam to mówi, dlaczego warto, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ukojenie. Słowo może nieznane, może zapomniane. Ukojenie. Bo jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Słodkość, lekkość, ukojenie. Jarzmo, brzemię, a przecież, ja was pokrzepię, mówi Pan Jezus. Tak mówi, przyjdźcie do mnie, utudzeni, obciążeni. Przyjdźcie do mnie. Czy w tym czasie 9 miesięcy, które nam tak prędko ubiegły, czy wystarczająco żeśmy skorzystali z tego zaproszenia? Albo czy dość wyraźnie, żeśmy to zaproszenie innym przekazali? Przyjdźcie do mnie wszyscy. Tak mówi Jezus. Wszyscy. Bo wszystko przekazał mi mój Ojciec. Dlatego Jezus mówi, wysławiam Cię Ojcze. Niech Cię wielbią Panie Twoje dzieła, niech Cię błogosławią Twoi święci. Boś Ty wierny we wszystkich swoich słowach i we wszystkich dziełach swoich święty. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Tak rodacy, moi bracia i siostry. Jezus z Duchem Świętym w chwale Ojca, to było 2 tygodnie temu. Trójca Przenajświętsza. Serce naszej wiary. Tajemnica niepojęta. Dziś Pan Jezus o tym mówi tak, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten komu Syn zechce objawić. Jeśli cokolwiek się stało na lepsze w naszym życiu wiary, nadziei i miłości, przez te ostatnie miesiące, gdy tutaj się spotykaliśmy z Bogiem i między nami w Kościele Jego, to tylko dlatego, że On zechciał. I że spotkał się z naszą dobrą wolą. Jeśli zechce dalej, to wielu dołączy do nas, bo usłyszą może i od nas, czy raczej od Niego przez nas, bo Jego jest to słowo, przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię.
14 sierpnia 2011 roku. Czy nam się to nie wydaje interesujące, że Słowo Boże porusza dzisiaj temat cudzoziemców? Najpierw zdanie środkowe z pierwszego czytania, cudzoziemców zaś, tych, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, przyprowadzę na moją świętą górę i rozedwieselę w moim domu modlitwy. Jesteśmy Polakami, Polkami w tym kraju, gdzie teraz przebywamy, pracujemy, odpoczywamy, nawet jeśli mamy tak zwane obywatelstwo francuskie, należymy jednak do narodu języka i mentalności słowiańskiej. Dla Żydów wszyscy, którzy nie byli potomkami Abrahama według ciała, byli cudzoziemcami. I oto Bóg się wypowiada przez proroka Izajasza na ich temat, dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Warunek jaki postawiony jest Żydom, zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, rozszerzony zostaje na cudzoziemców zachowujących szabat i trzymających się mocno przymierza Bożego. Psalm o tym śpiewa tak właśnie, niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. To jest wymiar uniwersalny, otwarty, wszyscy ludzie mają jedno i to samo pochodzenie od Boga Stworzyciela. Gdy upadli i zgrzeszyli, wszyscy będą mogli w tym samym Bogu jedynym odnaleźć swego Zbawiciela. Takim duchem jest wiedziona niewiasta, o której opowiada dzisiaj Ewangelia. Kobieta kananejska jest cudzoziemką dla domu Izraela. A jednak zwraca się do Pana Jezusa o pomoc, o zbawienie dla swojej córki, wyzwolenie od złego ducha. Ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Cała ta rozmowa może się nam wydawać niezwykle żenująca. Pan Jezus wydaje się w tym opisie być twardym, nieustępliwym, zostałem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. Ale ostatecznie niewiasta zwyciężyła przez swoją wiarę, otrzymała to, o co prosiła, jej córka została uzdrowiona. Sami uczniowie zapewne byli zakłopotani tą sytuacją, bo prosili, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Nie wstawili się za nią, pomóż jej, uczyń cud, ulituj się nad nią. Ale odpraw ją. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Ale czas Jego ziemskiej pielgrzymki był ograniczony. Także pole Jego misyjnej działalności. Po swej śmierci i zmartwychwstaniu powie dopiero do uczniów apostolskich, idźcie na cały świat. Ja jestem z wami przez wszystkie dni. Otwarcie na wszystkie narody, a nawet na całe stworzenie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, czytamy w Ewangelii według święta Marka. To właśnie otwarcie zostało zainicjowane w dzień zesłania Ducha Świętego. Jezus zmartwychwstały działa w Kościele wraz z Duchem Świętym i poprzez Jego potęgę i moc. Jako człowiek, Pan Jezus potrzebował najpierw wypełnić do końca dzieło zbawienia, które powierzył Mu Ojciec Niebieski. Od zmartwychwstania Pan Jezus działa w Duchu Świętym i w Kościele, który otrzymuje tego samego Ducha Świętego, weźmijcie Ducha Świętego,
Komu grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone. Gdy kobieta kananejska prosi, moja córka jest dręczona przez złego ducha. Ulituj się nade mną. Jeszcze nie padło słowo, wykonało się. Ono padnie z wysokości krzyża. Syn Dawida, człowiek Jezus Chrystus, złożył ofiarę z siebie samego, aby być zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Aby zmartwychwstać, wyjść z grobu dnia trzeciego z rana. Jeśli wysłuchał modlitwy zaniesionej z wiarą, o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz. To dokonało się to dzięki jego boskiej mocy. Dokonało się to w przewidzeniu zasług jego męczeńskiej śmierci. W tym także sposobie działania mocy zbawczej uprzedzającej ofiarę krzyża dokonało się niepokalane poczęcie Maryi Dziewicy. 15 sierpnia 2011 roku. List Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, fragmenty. Święty Maksymilian, świadek wiary i współdziałania z Bogiem. Drodzy siostry i bracia, przesłanie wczorajszej, 20 niedzieli zwykłego okresu liturgicznego jest jednoznaczne: Bóg pragnie zbawić człowieka, przy czym zbawienie to ma wymiar powszechny, uniwersalny, czyli katolicki. Dokładnie wczoraj przypadała 70. rocznica męczeńskiej śmierci święta o Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina z rodziny konwentualnej, patrona naszych trudnych czasów. Cóż takiego łączy wymowę dzisiejszych czytań liturgicznych ze wspomnianą rocznicą? W kontekście prawdy o powszechności zbawienia uświadamiamy sobie, że również świętość ma taki uniwersalny wymiar, bo przemawia także po latach, promieniuje blaskiem cnót, inspirując do pytań o osobiste doświadczenie wiary. Heroiczny czyn święta Maksymiliana w obozie koncentracyjnym Auschwitz, wieńczący całe jego życie oddane Bogu, pozostaje wciąż wymowny i przekonuje, że słowa Jezusa w życiu jego uczniów mogą spełniać się dosłownie: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, Jan 15:13. Przykład życia i śmierci święta ojca Maksymiliana, który jest również patronem 2011 roku, ogłoszonym przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli w niezamożnej religijnej rodzinie tkaczy. W dzieciństwie, jak wyznał matce, miał wizję Matki Bożej, która pytała go, czy chce korony, które trzymała w ręce, białą, symbol czystości, i czerwoną, symbol męczeństwa, na co odpowiedział twierdząco. W 1907 roku rozpoczął naukę w małym franciszkańskim seminarium w Lwowie, gdzie po 3 latach wstąpił do zakonu, otrzymując imię Maksymilian. Filozofię i teologię studiował w Rzymie. Tam w 1917 roku założył rycerstwo niepokalanej dla bardziej świadomego i gorliwszego szerzenia Królestwa Bożego, a także dla podjęcia modlitwy za nieprzyjaciół Kościoła. W roku 1918 przyjął święcenia kapłańskie. Realizując założenia stowarzyszenia, w roku 1922 wydał w Krakowie pierwszy numer ogólnopolskiego miesięcznika Rycerz Niepokalanej. 5 lat później założył największy w świecie katolickim klasztor Niepokalanów, który w 1939 roku liczył 700 zakonników.
Mimo poważnej choroby płuc w roku 1930 rozpoczął pracę misyjną w Japonii, gdzie wydawał podobne pisemo w języku japońskim i gdzie założył japoński odpowiednik Niepokalanowa. W 1936 roku został przełożonym polskiego Niepokalanowa, znanego już ze swej działalności wydawniczej. 3 lata później miała miejsce pierwsza próbna audycja Niepokalanowskiego radia. Od wybuchu wojny w sposób szczególny pomagał okolicznej ludności. Był dwukrotnie aresztowany przez hitlerowskich okupantów. Ostatecznie przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, po 2 miesiącach heroicznego świadectwa wiary, cierpliwości i miłości, 30 lipca 1941 roku dla ratowania życia ojca rodziny zgłosił się na śmierć w bunkrze głodowym. Jako ostatni z więźniów, dobity śmiercionośnym zastrzykiem zginął 14 sierpnia. W Rzymie 17 października 1971 roku został beatyfikowany, kanonizowany zaś 10 października 1982. Spoglądając na święta Maksymiliana, którego życie zwieńczył heroiczny gest oddania życia za drugiego człowieka, trzeba być uważnym, by nie zapomnieć o Maksymilianie, człowieku żywym, zmagającym się z codziennością, by we wszystkim pozostawać wiernym Bogu i szerzyć Jego Królestwo. Łaska heroicznego świadectwa miłości nie spada na człowieka przypadkowo, otrzymują ją ci, którzy są gotowi do jej przyjęcia. Święta Maksymilian był święty nie tylko w chwili śmierci, ale był taki przez całe swoje życie, uwieńczone, ukoronowane heroicznym czynem. Był wierny w codziennych rzeczach i dlatego też okazał się wierny w chwili najwyższego wyzwania. Życie za drugiego człowieka oddał bowiem nie tylko w obozie Auschwitz, ale wcześniej oddawał je dzień po dniu, służąc niezmordowanie dla Bożej sprawy, wrażliwy na każdego człowieka, który mógł potrzebować jego pomocy. Warto uświadomić sobie, że i w przypadku wydarzenia z życia święta Maksymiliana Bóg potwierdził swą troskę o zbawienie każdego człowieka. W wydarzeniu z Auschwitz chodziło nie tylko o ocalenie Franciszka Gajowniczka, ojca rodziny, którego o Maksymilian zastąpił w bunkrze głodowym. Ratował on bowiem nie tylko tego człowieka, ale również 9 towarzyszy agonii w bunkrze, których swoją postawą, dobrym i szlachetnym słowem, pokojem serca zjednoczonego z Bogiem i ludźmi, mocą wiary i kapłaństwa, przygotowywał na godne spotkanie ze śmiercią. Poprzez jego świadectwo Bóg uczył i wychowywał świadków zdarzenia tak spośród ofiar, jak i katów, przekonując, że w samym centrum zwyrodnienia i pogardy dla życia możliwe jest pozostać człowiekiem, człowiekiem wrażliwym i odważnym, zachowującym rycerskie serce i wiarę. Przez to świadectwo franciszkańskiego zakonnika, nowego herolda wielkiego króla, rycerza niepokalanej, Bóg uczy i wychowuje również nas. Bóg wzywa do udziału w dziele zbawienia. Bóg nie przeprowadza swojego dzieła poza człowiekiem, ale we współpracy z nim. Zesyłając na ziemię swojego syna, wezwał do współuczestnictwa ubogą Miriam z Nazaretu, którą szczególnie w tajemnicy niepokalanego poczęcia ukochał o Maksymilian. W głoszeniu królestwa w życiu ziemskim Jezus wezwał do współuczestnictwa apostołów. Również Samarytankę wezwał do współuczestnictwa w dziele ocalenia jej córki poprzez akt wiary, pokorę i moc żarliwej,
wytrwałej modlitwy. Podobnie też wezwał o Maksymiliana do współuczestnictwa w dziele ewangelizacji, w szerzeniu ideałów franciszkańskich i szczególnej miłości i oddania Matce Bożej, by ostatecznie wezwać go do współuczestnictwa w dziele ocalenia człowieka uwięzionego w strukturach nieprawości, która także w obozie Auschwitz ujawniła swą niszczącą siłę. Tam jednak Bóg ujawnił też w osobie o Maksymiliana i jemu podobnych wyzwalającą moc miłości, zdolną pokonać ludzką złość, ból, strach, lęk. Dzieło Boga jeszcze się nie kończy. Bóg wciąż wzywa człowieka do udziału w dziele zbawienia, w dziele jego zwycięskiej miłości. Dzisiejsze ewangeliczne słowo oraz przykład życia i śmierci święta Maksymiliana jawią się jako żywe wołanie Boga do nas, byśmy nie obojętnieli na to, co dziś dotyczy człowieka i jego godności, byśmy nie ulegali pokusie świętego spokoju i łatwych, doraźnych rozwiązań, ale byśmy trwali w niewzruszonej pewności, że poprzez moc wiary każdy sprost akt wierności Bogu, Jego Słowu, przykazaniom, każde ufne podejmowanie Jego wyzwań sprowadza na ziemię moc, która jest w stanie ocalić nas oraz wszystkich, których Bóg poprzez nasze świadectwo zechce ocalić. Z jakąż wdzięcznością wobec Boga trzeba nam myśleć o tym świętym, który nie ma nawet swojego grobu, bo jego prochy rozwiał wiatr nad oświęcimską ziemią. Z jakąż wdzięcznością wobec Boga trzeba nam myśleć o świętym, w którego życiu spełniły się słowa święta Pawła, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Z jakąż żarliwością i wytrwałością trzeba nam prosić Pana, byśmy wśród naszych codziennych doświadczeń dawali się Panu doprowadzać do zbawienia, a naszym życiem pomagali do zbawienia doprowadzać innych naszych bliskich. 21 sierpnia 2011 roku. W każdej mszy świętej przywołuje się przed Bożym Majestatem osobę papieża, następcy święta Piotra w takich słowach: pamiętaj Boże o wszystkich, za których składamy tę ofiarę, przede wszystkim o Twoim słudze, naszym papieżu Benedykcie, a przedtem było, Janie Paweł II. Jest to bezpośrednio owocem dzisiejszej Ewangelii, słów Pan Jezusa wypowiedzianych owego dnia 2000 prawie lat temu w okolicy Cezarei Filipowej: Ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Piotr w tym Królestwie Niebieskim czuwa nad owczarnią wraz ze wszystkimi swoimi następcami, a ostatni jego następca, czyli obecnie Benedykt XVI, wypowiada wobec Chrystusa niewidzialnego, lecz obecnego sakramentalnie, te same słowa prady katolickiej i apostolskiej wiary: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Bóg Ojciec objawił wtedy raz na zawsze światu, jak w czasie chrztu w Jordanie, czy potem na górze przemienienia: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Prorok Izajasz, jak to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, został natchniony i posłany do zarządcy pałacu w Jerozolimie, aby zapowiedzieć obietnicę Boga co do Mesjasza. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Stanie się tronem chwały dla domu swego Ojca. Plan Boży związany z historią ludzkości obejmuje wszystkie narody i wszystkie pokolenia,
Kościół Chrystusowy jest budowany przez Chrystusa i na Chrystusie, w krainie tajemnicy jedności Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego bramy piekielne go nie przemogą. Na tej ziemi żyje on z ofiary Chrystusowego krzyża, ciała, które zostało wydane, i krwi, która została wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. To jest nowe i wieczne przymierze zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, przez Eliasza i przez Jana Chrzciciela w jego krótkim oświadczeniu, które powraca także w każdej mszy świętej: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Tak błogosławieni. To dalszy ciąg tego zawołania do Piotra, które wyszło z ust Pana Jezusa: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Na tej wieży Piotrowej przez wieki i pokolenia otwiera się niebo dla ziemi i ziemia dla nieba. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związanie w niebie, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jakże warto i trzeba wciąż sobie to uświadamiać i przypominać, że Kościół nie istnieje jak tylko ten od Piotra, ten od Rzymu, od Watykanu. On jest w historii wcielony poprzez wcielane w niego przez Chrzest Święty coraz to nowe członki. Tu na ziemi, w historii każdej ochrzczonej osobie ludzkiej, na ludzkich sercach i życiorysach pisane są dzieje Kościoła, który od Boga wyszedł i do Boga wraca. To jest wielka tajemnica wiary, mistyczne ciało Zbawiciela. Owczarnia dobrego pasterza. Jezus Chrystus jest tym dobrym pasterzem, który swoje życie złożył na okup za wielu. Gdy na krzyżu skonał, wyzionął swego ducha, aby od Ojca został posłany na dalszy etap historii świata. Duch Święty działa przede wszystkim w Kościele, ustanawiając sługami Chrystusa wszystkich ochrzczonych w Jego imię, a zwłaszcza tych, których czyni szafarzami Bożych tajemnic i darów, czyli biskupów, kapłanów i diakonów. Dla głoszenia Ewangelii i sprawowania sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii. Bogu dzięki. 28 sierpnia 2011 roku. Syn Człowieczy wtedy odda każdemu według jego postępowania. Tak kończy się dziś Ewangelia. Siostry i bracia, a czy pamiętamy, jak kończyła się Ewangelia w ubiegłą niedzielę? Otóż przypomnijmy, wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Dziś ukazana jest racja tego zakazu, danego na czas trwania ziemskiej wędrówki Zbawiciela, to znaczy aż do dni jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Sam Szymon Piotr, jak to widzimy w Ewangelii, nie znał jeszcze całej prawdy o Mesjaszu, nawet gdy wypowiedział te słowa: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To objawienie, które dał mu Ojciec, który jest w niebiosach, miało się jeszcze dopełnić na oczach świata przez ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie. Sam Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie. Musi iść do Jerozolimy, aby się to wszystko wypełniło na nim, aż do jego słów: wykonało się. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Konfrontacja myślenia Bożego z myśleniem ludzkim jest dzisiaj ukazana właśnie na osobie Piotra, który usłyszał taki oto wyrzut: zejdź mi z oczu, szatanie. Ten wyrzut bardzo surowy uczynił sam Pan Jezus,
który niedługo przedtem powiedział do Piotra: Ty jesteś opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół. Trzeba było tej twardej lekcji, upomnienia: nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Czyli źle myślisz, nawróć od swego myślenia, przyjmij moją naukę, abyś nawróciwszy się utwierdzał swoich braci w wierze, nadziei i miłości, abyś był głosicielem nauki prawd wiary i moralności nieomylnej. Praca wychowawcza nad Piotrem i apostołami, którą Pan Jezus dokonywał w ostatnich tygodniach i dniach przez swoją paszą, czyli przejściem z tego świata do Ojca swojego w niebie, to twarda szkoła o pokucie, umartwieniu, zaparciu się siebie i dźwiganiu krzyża na każdy dzień. Jest to nauka dla nich i dla nas wszystkich. Bo kto chce zachować swoje życie z dala od tej nauki, z dala od Ewangelii, z dala od wymagań wiary i moralności głoszonej w Kościele po całej ziemi, nie otrzyma życia wiecznego, a i tak straci to życie doczesne, które wydaje się mieć. Pan Jezus mówi wyraźnie o ludzkiej duszy: ponosi człowiek szkody na swej duszy, jeśli nie trzyma się prawdy Bożej, jeśli szuka korzyści tylko materialnych, zadowolenia tylko swego ciała, przyjemności tylko zmysłowych. Co da człowiek w zamian za swoją duszę? Pyta Jezus i wzywa, aby dla Jego imienia, aby z Jego powodu zdobywać się na odwagę, nawet stracić to życie doczesne, aby pójść Jego śladami, naśladować Go. Tak brać swój krzyż i iść za Nim, za Jezusem. Nie ma innej drogi, tylko On jest drogą i prawdą i życiem. Gdy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, On, Mesjasz, On Syn Człowieczy, Król Świata, odda każdemu według Jego postępowania. Kiedy? Tak, bracia i siostry, wiemy, że świat, w którym żyjemy, się z tego wszystkiego śmieje i najrawa. Inne są reklamy, propozycje, zaproszenia, kultura poprzez środki przekazu, telewizja, filmy, internet, radio, używaj świata, szukaj sukcesu na życie, zapomnij o swoim wiecznym przeznaczeniu, unikaj tego, co trudne, przykre, smutne. Za jaką cenę? Nieważne, co użyjemy, to dla nas, bo za 100 lat nie.
ofiaruję życie swe. Przyjmij mój dar, o Panie, bo nie zawrócę już. Do Ciebie woła serce me, już niczym nie nasyci się. Zostawię pustkę świata, bo nie zawrócę już. Do Ciebie woła serce me, już niczym nie nasyci się. Zostawię pustkę świata, bo nie zawrócę już.